No słyszę halą, cześć maleńka, I nagle wiesz, nagle jest coś takiego, Johnny to ty? Raz, dwa, trzy, ho! Lasa! Pamiętam, że na początku ta praca była trudna z tego powodu, że Johnny był kompletnie, było to tempo tych dialogów i jego monologów było kompletnie nieogarnięte, czyli jakby było szybko, wolno, za chwilę szybko, to wszystko było takie, na początku ta praca była trudna, żeby to wszystko zmieścić. Cześć mała, mówił ci już ktoś, że mam piękne oczka? Zrób mi zdjęcie, jestem piękny i silny. Ale potem szło to, jak już poznałem Johnny'ego, to poszło to już dosyć szybko. Witam, witam, panny migotki. Jako ponętne samice chcemy zaproponować ci rytuały godowe. Zwykle sam wolę robić pierwszy krok. Muszę to przemyśleć. Dobra, przemyślałem. Zmieniamy lokal. To jest taka bomba, która cały czas się od czasu do czasu ewidentnie odzywa, a ona tylko śpi po prostu. Suma podstawy równa się kwadratowi obu ramion. Suma podstawy równa się kwadratowi obu ramion. Wszyscy mówią oczywiście to prawidłowe hasło. On wchodzi i mówi, lubię placki. Lubię placki. O, mamą to wiadomo, bo on to mówił często. Laseczki, coś tam takie różne. Przepraszam, droga seksbombo, proszę uprzejmie zerknąć na moje ciałko. Potem pozwoli pani, że będę ją uważał za swoją turkaweczkę. Rozumiem twoje rozumowanie. Zresztą chyba mam dokładnie, bo wiesz co masz? Mam wrażenie, że masz na dzień dobry podobne myślenie. Dokładnie tak. Słyszysz jakiś tubalny głos słuchawcy i masz wrażenie, że poznasz za chwilę wielkiego, ogromnego faceta o wielkich gabarytach. I to nagle nie jest tak. Awe wasza panoramiczna szeroko-ekranowość. Co jest z tym kablem? Johnny Bravo to nie jakieś wyżyny intelektualne, ale okej. Okay. Można powiedzieć, że to głupol net, ale lubię tę postać bardzo. Ta-dam, ta-dam, ta-dam. Tam param pam, tam param pam. Zaśpiewam ci to. Ta-dam, ta-da-tam. Myślę, że pierwsza większa rola to był Pongo w 101 Dalmatyńczyka. No cóż. O ile wolno mi mieć własne zdanie, uważam, że utrzymujące się od dawien dawna pojęcie, jakoby życie kawalera było beztroskie i radosne, to wierutna bzdura. To już była epoka castingów, czyli Ewa Złotowska, która mnie zaprosiła do tego, no ja musiałem tam chyba przechodzić jakieś tam eliminacje, ale to była większa taka rola. Czyli rola Pongo w Dalmatyńczykach. Tak, no to taki jak na tamte czasy nawet sporawy film. Żył sobie pingwin, który zakochał się w najpiękniejszej pingwince z calutkiej kolonii. Czy ona go kochała? Nigdy się nie spotkali. Tytuł pamiętam, ale w ogóle mam jakąś dziurę z tą bajką. On był bardzo nieśmiały. Pamiętam jego imię, ale mam kompletnie, słuchaj, no jak był zakochany, to znaczy, że o tym był film. Panie, panowie, już nadszedł czas nadstawić uszu, bo przed wami dziś specjalny gość wyśpiewa duszę swą. Koty nie tańczą, kotów nie pamiętam w ogóle. Chwile takie są, gdy jesteś niemożliwy, a twój rozum, wybacz, kryją dziwne mgły. W porządku. Byłem Maxem, to pamiętam. Tam śpiewałem chyba nawet jedną piosenkę czy dwie. Lecz gdy błąd popełnię jakiś, kto wybaczyć mi potrafi, nikt inny, tylko ty. Coś tam pamiętam z tego. Nikt inny, tylko ty. Tak sprawił los, że zawsze razem. No jak widać, musimy iść dalej. Powiedz, ten twój kinol świeci w ciemnościach? Nie wiem, o co ci chodzi. Pamiętam postać, to już nieźle. No, śmiej się do woli, tak jak wszyscy inni. Wrzuć na luz, dobra? Nie, dowcipkuj sobie, przywykłem. Bożonarodzeniowa
pora, i film, i klimat. Już nawet polubiłem swój nos. O, mam ponoć świetlaną osobowość. Bo prezes śmiechu! Za chwilę ta prawdziwość mnie zgubi. Czego cię nauczyłam? Simba, to jest nasz wróg. A więc co musisz zrobić? Muszę go zabić. Pamiętam doskonale z jednego powodu, i tu już będzie mi łatwiej, że jest taka piosenka, którą bardzo dobrze pamiętam. Nie chodzi o jej tekst, ale pamiętam jej tytuł. Pamiętam, że śpiewałem ją w duecie z Olgą Bończyk i to była bardzo, bardzo piękny numer. Bardzo, bardzo ta piosenka mi się podobała. Dzisiaj wreszcie wiem, z nich się mogę śmiać, nie zrażą mnie, przy tobie dobrze czuję się. Wiem, że miłość drogę zna. Nawet nie wiem, czy dwa miesiące temu tam wspólnie, rodzinnie, gdzieś żeśmy się na tę piosenkę tam w ramach wspomnień kompletnie jakichś takich niezasadnych nie natknęli na tę piosenkę. Wiem, że bo to był Król Lew 2, tak, tak, tak. W księżycowym blasku śpiący pałac tylu westchnień cel, to co ukochałem. Nie wiem, czy to nie był w ogóle ostatni jakiś taki duży film, gdzie udało mi się wygrać casting na postać główną, i na dialogi, i na również na piosenki. Egipskim księciem być i częścią wspaniałych naszych dziejów, które świat zna z pomników stóp. To jest właśnie to, co ukochałem. Tu to była postać Mojżesza i Boga. Nawet tam jest taka sekwencja, gdzie ja rozmawiam, gdzie Bóg rozmawia z Mojżeszem, czyli jakby dialogowałem z samym sobą. Chyba niewłaściwie wybrałeś. Jak ja mógłbym do nich przemówić? Kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo niewidomym? Czyż nie ja, pan? Już wygrałem ten casting. Przyjechał pan z Ameryki, który to wszystko koordynował, jak się domyślam, wszędzie. No, przecież on nie znał, doskonale znał wszystkie dialogi i ich znaczenie w tym filmie, prawda? No, czyli domyślał się w danej sekwencji, o czym ja mówię. Ale z Kubanem, mimo że... no bo jak mogła, ktoś by się zastanowił, na jakiej zasadzie mogłaby polegać z nim praca, facet nie zna polskiego, to jest trudne, tak? Okazało się, że on tak genialnie słyszał, że wystarczyła jakaś mu melodyka języka, żeby robić do tego jakieś uwagi. Ja się do nich stosowałem. Na początku myślałem, że to jest w ogóle niemożliwe, ale to wychodziło. To był mój dom i nieszczęścia tego kraju dziś torturą dla mnie są, bo niewinni cierpią ludzie przez upartą dumę twą. Fajne piosenki, duży film, no taki momentami siłą rzeczy dramatyczny. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa praca. Ja nie zrezygnowałem z dubbingu, czyli jakby... po prostu mam wrażenie, że przestałem być eksploatowany. Ja nie powiedziałem nikomu jakby do widzenia. Ale być może użyczanie, bo tym się zająłem i w zasadzie to jest moje, gro mojej pracy to jest to. To jest takie chyba właściwie 100% mojej pracy. Użyczam głosu do reklam. Jestem z tym związany no, od wielu lat, w zasadzie od początku reklamy w Polsce. Zwierzaki, jeszcze wygrać możecie! Łyk soku z marchewki i pierwsi będziecie! Sama, raz ta, raz tam, tam. Gdzie ta ręka? Puszczaj mnie! Co mi obchodzi, że jest smaczna? Niech łyżka sobie próbuje! Co ty ją biją, brawo! Tu do degusta
Station. Hej, jesteście gotowi na pyszną? Nawet sądzę, że przy największym powodzeniu mojej osoby nie udałoby mi się, to zupełnie inna historia jakby jest, nie udałoby mi się tak dużo razy wziąć udział w produkcjach dubbingowych siłą rzeczy jakby. I pulsujący mocno wulkan mój to ty. Ale mnie najbardziej zaintrygowało to, że ty gdzie ty to znalazłaś? Ale konkretnie wpisując co? I co jest Merci? Nie, ktoś nie, pisze, błagam. Nie, naprawdę. Jak mam go. Nie. Śpiewał Merci albo na przykład kotlet mielony. Pomoce szkolne, o jakich marzą młodzi uczniowie. Wszystko, żeby radośnie rozpocząć rok szkolny. Nie no. No to jest bardzo miłe. To jest naprawdę super. To są takie w ogóle mega, hiper fajne doznania dla kogoś, kto jednak mimo wszystko patrzy na to przez pryzmat pracy, bo się trochę inaczej nie da. No, no bez jaj, no będę siedział w domu, wiesz. To jest ten fenomen tej pracy, że frajdę sprawia ci bycie kimś innym, że frajdę sprawia ci bycie jakimś nagle innym charakterem, często charakterem, i to też zrozumiałe tym bardziej, którym nie jesteś w życiu prywatnym, w związku z czym to raz, że to jest jakieś wyzwanie, a po drugie, wiesz, zaczynasz budząc w sobie jakieś takie emocje, które musisz obudzić, zaczynasz je widzieć. Nie obcujesz z nimi na co dzień, bo taki na przykład nie jesteś, albo bardzo rzadko bywasz. Nie widzisz tego. Okej? A tutaj nagle musisz coś pokazać takiego, czym nie patujesz na co dzień w życiu prywatnym. To jest bardzo ciekawe.